zestawio Alfonso Enriqueza. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Dobry wieczór. Skoro nie udało się wejść do raju, choć brama była prawie otwarta, ale w Atenach Panathinaikos się zamknął, to trzeba znaleźć się w piłkarskim czyśćcu, czyli wejść do fazy grupowej Pucharu UEFA. Jest szansa, stały fragment, Głowacki, przydałby się Tomek Gross, nie tylko w tym fragmencie, ale w ogóle on strzela świetnie głową. Jurek Engel jeszcze pokazuje, żeby ktoś bliżej podszedł do Paulisty, zobaczymy jak to rozwiążą na pole karne, wybijają Rośni, obrońcy stoperzy, a konkretnie Żoromek. Nie, to był Neka. Zawarnowskiego, Głowacki. Tutaj wracać do uderzenia, ale nie udało Kleber. I szukał tej Neki. Wziąć piłka, no może teraz uda się przejąć Pauliście. Zupełnie potrzeba stać. I to druga, druga gołość. Saganowski, Saganowski, Saganowski. Nie ma tutaj sentymentów, mówi Marek Saganowski, dla drużynie Wtorii, dyskutuje Głowacki, pokazując, że fałów tutaj nie było. Ale troszkę ręką przytrzymywał. Na parę to siedzi sam, to tutaj to pociągnięcie za rękę jest efektem, który przyniósł się fał. Adek w stylu Jurka Dudka zaczyna powoli tańczyć. Może. Może, aż nie! 1-0. Współautorem bramki jest na pewno Marek Saganowski. Ale też i Arek Głowacki. Kleber w 23 minucie. Zawsze jeszcze na Bastińskiego. Dzięki, lewa noga. Troszkę za wysoko, szkoda. Niezła próba, ale bez efektu. Szkoda tej straty, tej okazji do kontry. Dario. Neka. Neka i brawo Radek Majda. Dobrze ustawiony. Za mało podań jest do napastników, ale już nie są na rzekach. Myślę, że zdecydowanie lepiej zanalizował to Jerzy Engel ode mnie i przekaże uwagi. Musi zagrać Wisła w drugiej połowie zupełnie inaczej. To musi być inna Wisła, ta choćby z pierwszego spotkania z Krakowa, bo kończy pierwszą połowę przegraną 0-1. Chorwacki arbiter Tebek. Baszczyński. Ryszałowicz, Kantoro. Zieńczuk, utrzymuje się, Zieńczuk, ma potencjał przecież, Zieńczuk, ach szkoda, mógł do Kryszałowicza, ale więcej, wreszcie pierwszy takich akcji, wreszcie pierwszy strzał z daleka. Ja myślę, że potrząsnę na nim w szatki. Jurek Engel. Rodny, już tam fumał powietrze z labio. Jeszcze raz będzie okazja do środkowania. Wysoko na pole karne. Brawo, Radek Majda. Spokojnie, nie ma co się spieszyć. Trzeba uporządkować, wyjść. Czasem na dziesiątkę. Groźnie. Saganowski wyłożył tam. I był autorem podobnie jak przy pierwszej Sagałowski, ale strzelcem Mario Sergi. 25 minuta drugiej połowy, 70 metrów. No cóż. Można powiedzieć, taką grą trudno tutaj o korzystny rezultat. Paulista poza boiskiem, na boisku już jest kuźba. Zupełnie nie ufinował Dudka Mario Sergio.
Kaszczyński. Okazja do kontrataku. Benaszur z daleka. I jaka bramka! Jak się stoi, jak się patrzy, jak się tak łatwo traci, to się trafi trzeciego gola. Ile upłynęło? Minuta od straty bramki? Minuta? Było nieźle, a jest beznadziejnie. On walczył piłkę, Tarzini od Udka spóźniony, biegnie Saganowski i teraz cudem Radek Majdan wyłapuje tę piłkę. To byłaby 4 do 0. No nie można popełniać tak fatalnych błędów. Będzie jeszcze jedna zmiana, bardziej chyba taktyczna. Ta szansa, gdy Paulo Sergio, Waszego. Popełniając mnóstwo błędów, pozwalając na bardzo wiele rywalowi. Bo to nie Wiktoria była tak mocna, bo Wisła dzisiaj była tak słaba. Proszę Państwa, i koniec tego meczu. Tak jak mówię, jesteśmy zepchnięci prawie do piekła. Czy z niego się uda wyjść za 2 tygodnie w Krakowie, to naprawdę trudna sprawa.